Kurwa mać! To szmaty aż takie są? Tak, jobs, jak w chuj, nie kupujcie podróbek. Weźcie to spalcie najlepiej, kurwa. Tak, kochanie? No cześć, misiu. Mógłbyś się zwolnić dzisiaj trochę wcześniej z pracy? Mam niespodziankę na dzień chłopaka. Co to za niespodzianka? Moich rodziców nie ma w domu. Możesz już wejść. A więc najpierw to, a później paczka z Fuka Sklep, skurwysynu. Zawsze o tym marzyłem. Cześć YouTube, jak leci? Saker WK z tej strony. Owca jest ciągle w Stanach, więc przejąłem jego rolę. Dzisiaj pogadamy sobie we trójkę. Pokażemy wam, jak odróżnić oryginał od podróbki. W 5 minut chyba nam się uda to zrobić, a później na sam koniec pokażę wam, jak zrobić to w 5 sekund. Okay? Czyli my się produkujemy, a jak zwykle robór zrobi film. Specjalnie na tą okazję zakupiliśmy taką koszulkę, kosztowała nas 16 zł. 15,99. Była w sklepie, który zajmuje się po prostu śmiesznymi koszulkami. Takie koszulki pojawiają się też często na Allegro, często się pojawiały na bazarach, na sklepach typu Kapsel. I w sieciówkach. I nawet w sieciówkach, więc no sprawy też są grubsze, nie, to nie tylko te słabe jakość koszulki, ale też mamy dużo przypadków, no, gdzie naprawdę profesjonalne firmy starają się korzystać z tego, że wypromowaliśmy dzika. I o większości tych miejsc, gdzie jest podrabiany ten dzik, wiemy dzięki wam. Dziękujemy wam za wszystkie zgłoszenia, napływają codziennie. I my drogą prawną rozstrzygamy każdy z nich, także wielkie dzięki, że pomagacie nam chronić dzika. Dokładnie, na bieżąco są usuwane ze sklepów te koszulki z Allegro i z innych miejsc. No i co? Zaczniemy od opisu koszulki podrobionej, z którą najczęściej możecie się spotkać na właśnie Allegro czy na bazarach. Jest to koszulka, na pierwszy rzut oka od razu można zobaczyć, z metką, nie naszą, bo my mamy zawsze nadrukowane metki, które są wygodniejsze w noszeniu. To może od razu pokazuj rowór. Zwłaszcza jak się ćwiczy. Takie porównanie na żywo. O, no, możesz odpakować nawet naszą. Przyjemnością. Zobacz, już czuję. O, jaki materiał, a bardziej to? Gładki taki, nie? Patrz, prawie zdarta skóra. I słuchajcie, tu mamy napisane Made in Turkey. U nas zawsze będzie to wyprodukowano w Polsce. Wyhodowano. Wyhodowano w Polsce. Pewnie będzie w widać. W dotyku, zobaczcie, ten materiał jest cienki, ale przede wszystkim my też mamy cienkie materiały. Lubimy na lato zrobić cieńszy materiał, ale ten, słuchajcie, on jest taki ziarnisty, taki chropowaty, no, nieprzyjemny w dotyku. Może i się też odpowiedź. Za mocno nie rozciąga. To jest takie jakby ziarno większe w tym materiale. Pokaż naszą. A tutaj. I przez nią też prześwietlę. A ta koszulka jest taka gładka, bardziej jednolita, milsza w dotyku. I tutaj mamy elastyczną koszulkę, która będzie się fajnie dopasowywać. Chcesz, na pewno jest ty lubisz większy. Testować na druki. No zobacz, no delikatnie, czy tam płaszczyce... W ogóle na pierwszy rzut oka, pokażcie je tak obok siebie. O, i tutaj... Pokażcie, no przodem obok siebie. Mogę ja delikatnie? Wyobraźcie sobie, że mamy trochę dojebaną klatę i ta koszulka się właśnie tu na środku opina na druk z tańszej wersji. Musi pęknąć. My naprawdę... Przy pierwszym pociągnięciu, nie? Tak, po praniu też pękają te nadruki. My naprawdę długo szukaliśmy drukarni, która nam zrobi elastyczne, trwałe nadruki, właśnie które mimo ćwiczeń, mimo wielu prań będą się trzymać. I tutaj zwróćcie uwagę, możemy sobie naszą koszulkę rozciągnąć i ten nadruk nie pęknie. Zobacz, mam nadzieję. Jeszcze nie była prana po praniu, nie to byś tak delikatnie wziął. O. Ja myślę, że po praniu to już by było popękane. Wykruszyło. W ogóle się byś jeszcze nie dotykał. Widzicie? I wiesz. Napinam ten materiał i nic się nie stało. Moją klatę na masie to wytrzymuje, a to dużo znaczy. No. I też zobaczcie, już wiem o co chodzi nawet. Tu jest czarnego widać trochę, nie?
To jest po prostu położona jedna warstwa. My zawsze dwie, trzy warstwy minimum kładziemy tego nadruku, żeby nawet na czarnym nic tutaj nie prześwitywało i kolor był spoko. Pokażcie je obok siebie jeszcze, tak do kamery. Chyba takie dwie podstawowe rzeczy, które można zobaczyć na bazarze, że to jest perfidnie podróbka. Jak tak? Trzymamy teraz obok, zobaczcie też, nie ma R-ki na podróbce. Dlatego właśnie, że my zawsze stosujemy R-kę, ponieważ zastrzegliśmy znak towarowy, słowny i graficzny. Oficjalnie to można sprawdzić, że dzik na Unię Europejską jest nasz. I też możecie poznać właśnie, że przy dzikach podrabianych nie ma tej R-ki. Po pierwsze, no to tu jest taka meteczka i z jakąś randomową firmą, która zrobiła pewnie samą koszulkę. No i tu nie ma nic. My mamy nadrukowaną metkę ze wszystkimi informacjami. No i? O, tasiemka na karku. Tutaj też ona jest wygodna, fajnie wygląda i tutaj też może Was uwierać, bo takiej tasiemki nie ma, to wystaje tutaj, nie? Generalnie już na pierwszy rzut oka widać, jakość szwów nie jest najlepsza. To na 100% będzie sprawiało problemy. Tutaj te szwy nie będą wytrzymywać. I zobaczcie, jakie tutaj są szwy. No nie wygląda to najlepiej, to jest takie rzadkie. Tutaj coś podwinięte, nie spłaszczone. My zawsze dbamy o to, żeby te szwy były bardzo wysokiej jakości i żeby tutaj nic się nie stało. Wszywki różnego rodzaju, dodatki na koszulce. Tego też, jeżeli ktoś robi podróbkę, to nie opłaca się tego wstawiać. Tak samo jak nie opłaca się korzystać z dobrych materiałów, bo po prostu tutaj osoba, która wyprodukowała tą koszulkę, jest nastawiona na jak najniższą cenę, prawdopodobnie na sprzedaż przez Allegro czy na bazarze i tutaj jakość w ogóle nie ma znaczenia. No i poza nadrukowanymi i wszywkami, to jeszcze też często używamy haftów w naszych projektach. W koszulkach też się zdarzało, nie w tej czarnej klasyk, ale zdarzało się. Pokaż jeszcze na tyłku masz. Linówką u nas. Skórki też są. No dbamy o detale, dbamy, żeby to miało swój charakter. No i bardzo ubolewamy nad tym, że ktoś mógłby kupić podrobioną koszulkę i zawieść się na przykład na naszej marce. Dlatego też no, cały czas podejmujemy kroki prawne, ale mamy też większe wyzwania, bo to nie tylko przypadkowi sprzedawcy, ale też mamy poważniejsze sprawy i szykujemy się wraz z kancelarią, z ekipą prawników do działania i napiszcie może, czy chcielibyście zobaczyć na kanale WK Sklep taką serię, gdzie prowadzimy sprawę w zakresie ochrony naszego znaku towarowego. Czy to byłoby dla Was ciekawe? Krój ogólnie, my nie korzystamy z gotowych krojów. Często można się zdarzyć, że kroje są po prostu kopiowane z innych firm do innych firm. My tego nie robimy. Każdą nową rzecz ustalamy sami, robimy swoje poprawki na spotkaniach. I no nie jest możliwym, że znajdziecie w innej firmie dokładnie taki krój rzeczy, jaki my mamy. To nie można się zdarzyć. To nie może. A jeżeli tak się zdarzy, to poprosimy o wiadomość i my będziemy musieli się tą sprawą zająć, bo wszystkie konstrukcje robimy sami. Krój generalnie nasz wyróżnia to, że mamy krótkie rękawki, tak w skrócie można powiedzieć, krótkie rękawki, zwężona talia, no i wszystko fajnie powinno się dopasować do sylwetki. O to dbamy. Właśnie miałem Wam zadać podchwytliwe pytanie. Jeżeli znalazłaby się podróbka z dobrym nadrukiem, z tym, to jak wtedy rozróżnić? No już odpowiedziałeś właśnie, że krojem, tak? Zakładacie koszulkę, ona ma zajebiście leżeć. Tu już widać ten rękawek, to nie wiem, chyba do łokcia będzie. A jeszcze taką jedną ciekawą metodą mogę powiedzieć, że z reguły te koszulki znajdziecie na naszej stronie internetowej wksklep.pl. Jeżeli macie jakieś wątpliwości, wchodzicie, patrzycie, czy w ogóle taki model istnieje. Też możecie zapytać nas na czacie, czy w danym punkcie prowadzimy sprzedaż, czy mamy dystrybucję do innych miejsc. Wyglądasz, jakbyś nie ćwiczył. Patrzcie, możesz wyjść. Gdzie się rękawek kończy. Jest bardzo niemiła, w sensie drapie mnie wszędzie. Bo o ile to jest krój regular... Zdziwiłem, że aż tak. My robimy też oversize koszulki regular.
Ale no to największym minusem to jest w ogóle skład materiału i jakość materiału. Proszę. Bo taką koszulkę można kupić w hurtowni za 5 zł. Na druk można najtańsze zrobić za 2 zł. I to wytrzyma do jednego do dwóch prań maksymalnie. Tu w ogóle ci zwisa, tu się zaczyna prawda. No, takie szczegóły. Na 99% jestem pewny, że płacimy więcej za sam materiał niż tu ktoś gotową koszulkę robi. To jest tak niskiej jakości. I nici też, nici muszą tutaj też być tanie, ponieważ ta koszulka kosztowała 16 zł. A my używamy nici najwyższej jakości, też używamy nici elastycznych, które nie pękną nawet jak ktoś jest większy. Michał, bardzo elegancki chłopak z ciebie teraz. No chyba myślę, że już każdy rozpozna. Jeżeli macie jakieś jeszcze wątpliwości, napiszcie w komentarzach, to wam odpowiemy. Ale myślę, że teraz to już wszyscy, którzy obejrzeli, będą wiedzieli, czy mają do czynienia z oryginalnym dzikiem, czy z fejkiem. Zobacz, na przykład sztuki walki, ktoś ćwiczy w naszej koszulce. Mhm. To da się też w 5 sekund, tak? No po prostu tutaj jakieś siły w przepychaniu mogą zajść, tak? Ktoś kogoś pociągnie. No siły i ten... w przepychaniu mogą zajść. Trenujemy i idziesz dzisiaj na boks, tak? Powiedzmy, że trenujemy, później bawimy się MMA. O kurwa! O kurwa! To jest aż tak chujowe! O kurwa! Że ja to tak rozeszać na druk! Dawaj o kurwa mat! To szmaty aż takie są? Ja pierdolę! No nie kurwa, wierzę! Dawaj krótko z nią! Dawaj ją! Dawaj! No jebana! Pierdolę jakaś ścierka się z tego zrobiła. Z pamiątki, nie? Ale zajebiście to wyszło, że tak wyszło. Dobra, to jest koniec filmu. No, nie mamy co powiedzieć nawet. Mówię mi się żegnać po tym, co tu się stało, nie? Ty, ale żeby teraz ludzie nie poszli, żeby nie zaczęli rozrywać tych koszulek. Nie nakłaniamy was, nie inspirujcie się roburem. Wszystko trzeba załatwić w cywilizowany sposób. Na bazarze, wiesz. Zaraz armia wyjdzie, ty. Armia wyjdzie na bazar. No i cię no jak papier, kurwa. No i jest jakaś granica, ja pierdolę na podróbce, żeby... No jak można tak się rwać? Trenujesz jakieś sztuki walki, jakieś kurwa siły tam zajdą, powiedzmy. Typowo tak. Taki obciak w chuj, nie kupujcie podróbek. Weźcie to spalcie na tapie, kurwa. I zasubskrybujcie nasz kanał, dajcie łapę w górę. Bardzo dziękujemy jeszcze raz za wspieranie dzika.